zapraszam na scenę pana prezydenta Roberta Malinowskiego, który przedstawi państwu program wyborczy o nazwie Projekt Grudziądz. Szanowni państwo, ja przepraszam, to będę starał się streszczać jak najbardziej. Przystępując do realizacji programu na kolejną kadencję 2014-2018, tak naprawdę myśleliśmy o perspektywie unijnej 2014-2020, a nawet jeszcze 2020+, bo cały szereg naszych działań będzie przygotowaniem do dalszego rozwoju naszego miasta, będzie wyjściem na gospodarkę innowacyjną, skierowanych na gospodarkę innowacyjną, cały szereg działań. Proszę państwa, przez ostatnie 8 lat Grudziądz w naszych oczach zmieniał się, piękniał. Możemy z dumą powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tego czasu, że dokonaliśmy właściwych wyborów. Aktualny program rozwoju miasta jest kontynuacją tego programu, który był na lata 2011 i 2014. Nazywał się, przypomnę państwu, Miasto z perspektywą. Przystępując do realizacji tego programu, podzieliliśmy miasto na takie trzy strefy. To są mieszkańcy, to jest miasto i to jest szeroko rozumiane otoczenie. To są trzy priorytety. W tych trzech priorytetach zapisaliśmy główne cele. Jak chcemy te priorytety zrealizować? W celach napisaliśmy działania, konkretne działania, jakie działania chcemy wykonać, żeby te cele zostały spełnione. Ja pozwolę sobie po kolei, proszę państwa, przedstawić państwu te priorytety, te cele i te działania. Jeżeli chodzi o priorytet pierwszy, mieszkańcy, nazywamy go, to oczywiście zwiększenie komfortu życia mieszkańców i większa ich aktywizacja. Jakie tu działania? Dialog. W ciągu ostatnich 8 lat Grudziądzanie nauczyli nas, że najlepsze pomysły i rozwiązania powstają wtedy, kiedy wspólnie z sobą rozmawiamy. Kiedy rozmawiamy, pytamy, konsultujemy się, każdy poznaje z nas koncepcje, przedsięwzięcia powstające w mieście. Dlatego będą nadal dla nas bardzo ważne konsultacje społeczne, objazdy inwestycji z mieszkańcami, dni otwarte różnego rodzaju instytucji, spółek, obiektów, rady wsparcia prezydenta, między innymi gospodarcza, pożytku publicznego, bezpieczeństwa, sportu, urbanistyczna, budowa miejskiej sieci szkieletowej w ramach programu E-Grudziądz, umożliwiająca między innymi wymianę informacji na linii mieszkańcy-samorząd. Kolejne działanie, aktywizacja społeczna. Potrzebujemy aktywności Grudziądza, ich inicjatywy, działania na rzecz własnego domu, ulicy, dzielnicy. Jeżeli Grudziądzanie polubią Grudziądz, będą z niego dumni, będą się nim chwalić. Wyzwalać i wspierać energię mieszkańców zamierzamy poprzez kontynuację budżetu obywatelskiego, wspieranie działalności organizacji pozarządowych, wsparcie dla organizacji, stowarzyszeń w pozyskiwaniu środków unijnych, dalsze umacnianie marki Hash Group, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych i przygotowanie interesującej oferty rekreacyjnej dla seniorów. Chcemy promować dalej zdrowy styl życia. Aktywni fizycznie mieszkańcy są zdrowsi. Promocja aktywności sportowej, organizację różnego rodzaju imprez rekreacyjnych i turystycznych, zachęcanie ludzi do wyjścia z domu, do spotkania się z innymi poprzez kartę dużej rodziny. Ten projekt już istnieje, ale chcemy go rozwijać, bo ta prawda jest taka, że rodzina jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju człowieka. Zamierzamy zatem kontynuować ten projekt, poszerzyć oferty ulg i zniżek, podejmować rozmowy z kolejnymi podmiotami prywatnymi, by włączyć ich do akcji. Zamierzamy działać poprzez wydarzenia kulturalne, muzyczne, historyczne. Poprzez takie imprezy budujemy naszą tożsamość lokalną. Odkrywamy korzenie, rozwijamy talenty i inspirujemy twórczość lokalną. Takie wydarzenia jak organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim. Ostatnie imprezy jak Sabaton, koncert Sabatonu czy koncert Jaujsona, najlepsze
tego przykłady, jak festiwal grup rekonstrukcyjnych. W okresie letnim zapełnienie każdego weekendu propozycjami różnego rodzaju imprez na Starówce i w innych atrakcyjnych przestrzeniach Grudziądza. Chcemy, aby była zaktywizowana, zrewitalizowana Góra Zamkowa jako miejsce nowych wydarzeń kulturalnych i spotkań. Chcemy organizować spotkania z tańcem lub śpiewem dla dorosłych, dla młodych i najmłodszych. Na świeżym powietrzu, tak jak w parku miejskim, na zamku, na przystani czy w ogrodzie botanicznym. Poprzez wydarzenia sportowe jesteśmy na ostatniej fazie utworzenia Grudziąckiej Akademii Piłkarskiej dla najmłodszych adeptów piłki nożnej, którzy ćwiczą na wielu orlikach w Grudziądzu i chcemy ich utworzyć Grudziącką Akademię Piłkarską. Promocja. Cieszy nas każda dobra informacja o mieście, która płynie z zewnątrz. Grudziądz jest miejscem coraz częściej wywołującym podziw i szacunek. Zarówno ze względu na to, jak pięknieje, ale też z powodu naszych większych i mniejszych sukcesów. Dlatego chcemy nadal z dumą prezentować nasze miasto. W ogólnopolskich mediach, w produkcjach filmowych i serialowych, w ramach współpracy z miastami partnerskimi, poprzez realizację imprez o zasięgu ogólnopolskim, poprzez transmisję ogólnopolskich wydarzeń sportowych z Grudziądza, poprzez udział w targach, stosując nowoczesne metody komunikacji, współpracując z innymi miastami w różnych stowarzyszeniach. Kolejne działanie to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest niezbędnym elementem spokoju codziennego życia. Ważne dla wszystkich. Osób starszych, młodzieży i dzieci. Bezpieczeństwo mieszkańców pozostanie dla nas priorytetem. Dbać będziemy między innymi poprzez rozszerzanie monitoringu miejskiego oraz w instytucjach publicznych. Utworzenie sezonowego patrolu wodnego na Wiśle. Profesjonalne zabezpieczenie imprez masowych. Wspólne patrole strażników miejskich i policjantów. Organizację kursów samoobrony dla kobiet i osób starszych. Kolejne działania to edukacja. To obszar, którego wspieranie zawsze się opłaca. Kiedy wzrastają nasze zasoby i kompetencje, szybciej rozwija się świat wokół nas. W najbliższym czasie chcemy skupić się na utworzeniu informatycznej platformy edukacyjnej z możliwością wymiany informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk. Rozwijaniu specjalistycznych form wspierania dziecka już w najwcześniejszym okresie jego rozwoju. Wdrażaniu młodego pokolenia w rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności za własne życie i swoją przyszłość. Zabezpieczeniu dodatkowych miejsc w przedszkolach i żłobkach. Wyposażeniu szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i naukowe. Modernizacji szkół i przedszkoli dla większego komfortu nauki. Opracowaniu lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów i wyrównywania szans edukacyjnych. Stworzenia projektu przedsięwzięć z obszaru szeroko pojętej popularyzacji techniki i nauki pod nazwą Grudziądzka Akademia Techniki. Poprzez kontynuowanie rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z grudziąckimi przedsiębiorcami. Poprzez usprawnienie zarządzania szkołą przez wdrażanie programów informatycznych. Kolejne działanie to rekreacja. Zależy nam bardzo na aktywnych formach wypoczynku mieszkańców, zarówno po pracy, jak i w weekendy. Dlatego chcemy rozwijać dalsze otwarcie się na Wisłę poprzez organizację różnego rodzaju imprez na wodzie. Współpracę z podmiotami prywatnymi w organizacji stałych rejsów po Wiśle. Poprzez półmaraton śladami Bronka, promocję Nordic Walking jako sportu dla każdego, udostępnianie kolejnych terenów zielonych do celów rekreacyjnych. Kontynuację imprezy pod nazwą Biegaj z Prezydentem czy Majówka na trawie i temu podobnych. Zarybianie Jeziora Rudnickiego Wielkiego oraz rzeki Wisły wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim jako jedność działań związanych z ochroną środowiska. To daje naprawdę efekty. Kolejne działanie to wsparcie dla działań proekologicznych. Aby systematycznie troszczyć się o środowisko i uczyć tego nasze dzieci. Położymy jeszcze większy nacisk na zajęcia dla maluchów i dzieci w Centrum Edukacji Ekologicznej.
wspólne wyprawy do lasów leśniczych, włączanie się w akcje proekologiczne, program poznawania zwierząt leśnych, wspólne akcje zachęcające do oszczędzania energii, prowadzenie edukacji społecznej w zakresie segregacji odpadów, promocję terenów chronionych, utworzenie drugiego ośrodka edukacji ekologicznej na bazie składowiska w Zakurzewie. Wsparcie dla osób bezrobotnych to kolejne działanie. Wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku pracy. To zadanie, które w zakresie walki z bezrobociem staje się najważniejsze. Zamierzamy to osiągnąć poprzez budowanie sieci wsparcia dla osób trwale bezrobotnych i zależnych od pomocy społecznej. Szkolenie bezrobotnych m.in. z zakresu termomodernizacji czy innych usług budowlanych. Adresowanie krótkoterminowych kursów przygotowujących do wykonywania prac społecznie użytecznych. Chcemy spróbować zmienić nawyki osób korzystających z pomocy społecznej. Rozwijać w tych osobach zagrożonych wykluczeniem i biernością poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i bezrobociem. Poprzez opracowanie i systematyczne wdrażanie zintegrowanego grudziąckiego programu pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezrobociem we współpracy z organizacjami pozarządowymi. To był w najwierszych zarysach priorytet pierwszy, czyli mieszkańcy. Priorytet drugi to miasto. Cel, jaki chcemy sobie postawić, to budowanie bardziej przyjaznego, pomocnego, bezpiecznego i sprawnego środowiska. Jakie tutaj proponujemy działania? Przestrzeń publiczna. Jej kształtowanie jest znakiem rozwoju miasta i jednocześnie środowiskiem, w którym spotykają się mieszkańcy. W najbliższych latach będziemy rozwijać poprzez kontynuację otwarcia na Wisłę, poprzez dalsze zagospodarowanie terenów nabrzeżnych, wybudowanie miejsca umożliwiającego budowanie łodzi, odnowienie historycznego budynku Klubu Wioślarskiego Wisła. Poprzez dalszą rewitalizację Góry Zamkowej, w tym przedzamcza, która umożliwi chętnym podmiotom prowadzenie małej gastronomii. Przywrócenie ulicy Spichrzowej do życia, wykonując generalny remont budynków tak, aby stały się one miejscem przyszłych restauracji, galerii i innych usług centrotwórczych. Chcemy wykonać rewitalizację przestrzeni zielonych przy Alei 23 stycznia, począwszy od budynku Starostwa Powiatowego, a kończąc na ulicy Królowej Jadwigi, włączając to również historyczne mury miasta. Poprzez dalszą modernizację osady Gród, wprowadzenie tam infrastruktury do kolejnych form uprawiania sportu i rekreacji. Szersze udostępnienie lasu komunalnego, przystosowanie go, jeżeli chodzi o infrastrukturę, do celów rekreacyjnych, parkingi, ścieżki zdrowia, miejsca spotkań, urządzenia plenerowe. Poprzez wybudowanie wokół jeziora Rudnickiego ścieżki rekreacyjno-rowerowej. Drogi. To oczywiście układ nerwowy miasta. Należy o nie dbać i nieustannie je rozwijać, zapewniając rozwój życia społeczno-ekonomicznego. Planujemy w związku z tym następujące działania. Pozyskanie środków unijnych na dalsze przebudowy i modernizację ulic takich jak ulica Paderewskiego, Magazynowa, Szosa Torunicka, Kwidzyńska, Droga Łąkowa. Są to ulice, które są drogami albo będą drogami krajowymi. W ramach budowy elektrowni gazowej Grupy Energa chcemy zbudować od podstaw ulicę Południową, od Ronda tu przy Realu, to jest Rondo Dmowskiego, aż do ulicy Miłoleśnej oraz zbudować zupełnie nowy trakt od ulicy Miłoleśnej do szpitala przez te łąki i okolica cmentarza w Kobylance zakończyć. Będzie to oczywiście inwestycja łącznie ze ścieżką rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Chcemy kontynuować przebudowy głównych ulic osiedlowych
zaczynając w pierwszej kolejności od ulicy Sobieskiego na osiedlu Rządz, a następnie od ulicy Kalinkowej, Konstytucji 3 Maja i Kara Sportowców i inne. Chcemy wybudować nową drogę pomiędzy ulicą Waryńskiego, jak się wjeżdżało do dawnej bramy Stomilu, aż na wprost do ulicy Rapackiego i zakończyć ją budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Rapackiego i Dworcowej. Dalsze kolejne remonty dróg lokalnych oraz budowę nowych parkingów. Transport miejski to kolejna dziedzina, w której zamierzamy utrzymać wysoki standard usług komunikacyjnych. Dlatego planujemy budowę linii tramwajowej lub uruchomienie autobusów elektrycznych do szpitala, zakup niskopodłogowych tramwajów, systematyczną wymianę taboru autobusowego, w tym również zakup autobusów elektrycznych lub hybrydowych, budowę nowej bazy MZK przy Czarnej Drodze, budowę węzłów przesiadkowych typu rower, samochód, komunikacja publiczna, budowę zintegrowanych ścieżek rowerowych, budowę sieci parkingów dla rowerów, inne działania związane z obiektami kultury i dziedzictwa narodowego. Kultura oprócz twórcy, odbiorcy i dzieła potrzebuje warunków, aby po prostu zaistniała. Naszym celem w tym aspekcie będzie dalsza modernizacja tego teatru, gdzie my się tu w tej chwili znajdujemy, a zwłaszcza widowni z wymianą historycznych modeli. Modeli foteli. Wymianą historycznych foteli. Niektórzy z Państwa mają problem, żeby z tego fotela wstać, takie są głębokie, więc wszystko to zostało już zrobione, pozostało na samym końcu wygoda dla widzów. Chcemy spróbować utworzyć Muzeum Jazdy Polskiej, ale więc coś szerszego niż Muzeum Kawaleryjskie. Jazda jest od wielu, wielu lat stanowiła jeden z głównych oręży Wojska Polskiego. Propozycja powstała na kanwie jednego hobbysty, który mówi, że ma 200 siodeł z różnych okresów jazdy polskiej i chętnie by te siodła gdzieś przekazał do muzeum. U różnych indywidualnych zbieraczy znajdują się wspaniałe eksponaty związane właśnie z jazdą polską, nie tylko kawalerią, z jazdą polską. Ci ludzie chętnie to dają do muzeów pod swoim nazwiskiem te eksponaty. No chcemy spróbować, oczywiście z Pichrza chcemy to zrobić. Chcemy spróbować również odtworzyć pierwotne znaczenie Spichrzy w tym sensie, że tam były zboża. My chcemy tam utworzyć Muzeum Chleba w tych Spichrzach. Chcemy kolejny obiekt kulturalny zmodernizować. Po muzeum chcemy zmodernizować Bibliotekę Główną i utworzyć takie centra życia kulturalnego. Kolejne działania związane z miastem to szpital. Mamy doskonałą bazę, która wymaga optymalnego wykorzystania i dalszego, merytorycznego zagospodarowania. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie potencjału leczniczo-turystycznego Grudziądza, chcemy to rozszerzyć z wykorzystaniem zasobów geotermalnych. Dalszy rozwój szpitala imieniem Biegańskiego w Grudziądzu. Chcemy pomóc w podwyższeniu kwalifikacji personelu medycznego. Pracownicy wszystkich specjalizacji nieustannie w dzisiejszej dobie się rozwijają, ciągle się czegoś uczą, a lekarze przede wszystkim. Tylko wtedy możemy wykorzystać ten specjalistyczny sprzęt, jeżeli będzie można go w sposób doskonały, biegły obsługiwać. Chcemy współpracować z uczelniami medycznymi w zakresie lecznictwa i kształcenia w Grudziądzu przyszłych lekarzy. Kolejne działanie to wsparcie inwestorów obecnych w Grudziądzu oraz tych, którzy chcą u nas ulokować swój biznes. Chcemy pomóc, już pomagamy w powstaniu w Grudziądzu nowej fabryki elementów architektury drewnianej. To jest taka curunia firmy Stelnet z Podzielonej Góry w Grudziądzu, się będzie nazywała Mr. Garden. Da pracę ponad 500 osobom. Chcemy rozbudować istniejącą fabrykę Schumacher. W Grudziądzu powstaje aktualnie chemiczne centrum logistyczne firmy Brenntag. Będziemy popierać i wspierać dalszy rozwój firmy Rossmann. Cały czas wspieramy budowę gazowni koncernu Energa. Będziemy wspierać na nowej drodze organizacyjnej Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu.
w rozwoju produkcji w naszym mieście. Chcemy rozbudowy węzła energetycznego, polskich sieci energetycznych, co już jest na pewnym etapie zaawansowania. Będziemy popierać powstanie centrum logistycznego niemieckiej firmy w Grudziądzu lub pod miastem. Jeszcze lokalizacja nie jest zatwierdzona. Inne działania. Wsparcie biznesu. Samorząd jest partnerem każdego przedsiębiorcy, bo rozwój firm jest ważnym zasobem lokalnego społeczeństwa, a sukces przedsiębiorcy jest sukcesem miasta. Planujemy następujące przedsięwzięcia. Rozbudowę inkubatora przedsiębiorczości. Budowę wielofunkcyjnego centrum targowo-wystawienniczego z funkcjami sportowo-widowiskowymi przy węźle Konstytucji 3 maja. Wypromowanie rejonu Grudziądza jako zaplecza konferencyjnego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Kolejne działanie to budowa centrum logistycznego pod wynajem w okolicach zjazdu z autostrady przez Grudziądzki Park Przemysłowy. Planujemy dalszy rozwój grudziąckich poręczeń kredytowych. Wprowadzamy ulgi i zwolnienia związane z pomocą de minimis, szczególnie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze Starego Miasta. Kolejne działania to inkubator technologiczny. Chcemy wsparcia w procesie tworzenia klastrów technologicznych. Chcemy objąć przedsiębiorców naszą miejską, gminną grupą zakupową, która już powstała, dopiero zaczyna swoje działania. Chcemy dalszej współpracy z lokalnymi producentami żywności poprzez umożliwienie im otwarcia sklepów firmowych na Starym Mieście. Kolejne działanie to infrastruktura miejska. Będzie restrukturyzowana i modernizowana, aby funkcjonowanie mieszkańców i przedsiębiorstw stawało się bardziej ekonomiczne i optymalne w zakresie gospodarowania czasem, energią i odpadami. Chcemy budować nowe sieci wodociągowe oraz modernizować stare. Systematycznie rozwijać sieci kanalizacyjne. Modernizować oczyszczalnie ścieków w Nowej Wsi. Dalsza modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody. Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii wraz z likwidacją niskiej emisji. Przesył i dystrybucja ciepła wraz z redukcją dwutlenku węgla. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłu z elektrociepłowni Łąkowa. Dalszą modernizację składowiska odpadów w Zakurzewie, tak zwany etap drugi. Kolejne działania to zaplecze edukacyjne. Profesjonalne szkolenie wymaga w dzisiejszym świecie nowoczesnych obiektów i technologii, dlatego planujemy modernizację placówek oświatowych, rozwój zaplecza Centrum Kształcenia Praktycznego Szkół Technicznych, które od jakiegoś czasu już są w cyklu takich różnych inwestycyjnych zakupów. Utworzenie środowiskowego Centrum Edukacji Doświadczalnej. Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, odnawianie i rozwijanie substancji mieszkaniowej to kolejny aspekt poprawy życia mieszkańców i wyglądu miasta. W dalszym ciągu będziemy budować nowe mieszkania socjalne. Dalej będzie przebiegała rewitalizacja budynków w strefie śródmiejskiej. Będziemy termomodernizować i remontować budynki wielomieszkaniowe. Będziemy modernizować system zaopatrzenia budynków w ciepło. Dalszej części będą podlegały remonty elewacji budynków. Kolejne działania to rozwój obiektów sportowych. Wraz z sukcesami naszych sportowców i wciąż rosnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży aktywnością sportową potrzeba nam nowych, nowocześniejszych obiektów, dlatego zamierzamy pozyskać środki unijne na budowę wielofunkcyjnego centrum targowo-wystawienniczego wraz z torem kolarskim oraz zapleczem rekreacyjnym. Cały obiekt przystosowany do organizacji imprez sportowych z funkcjami właśnie sportowo-widowiskowymi. Chcemy dalej modernizować stadion centralny oraz obiekty klubu sportowego PKS Olimpia. Zmodernizować stadion sportowy, który przyjęliśmy od wojska przy ulicy Słowackiego na potrzeby uczniów szkół i klubów sportowych. Kontynuować przebudowę stadionu żużlowego Grudziąckiego Klubu Motocyklowego.
zbudować salę gimnastyczną w Niszku i, jak wcześniej wspomniałem, odnowić zabytkowy obiekt klubu piłkarskiego Wisła. Powiększyć chcemy miejską bazę do uprawiania sportów wodnych, między innymi żeglarstwa. Chcemy rozbudować system ścieżek rowerowych w mieście i zmodernizować te, które już istnieją. To były główne cele i główne działania w drugim priorytecie, który nazywał się miasto. Trzeci priorytet to otoczenie. Celem tego priorytetu jest wzmacnianie zewnętrznych zasobów Grudziądza i rozwijanie komunikacji z naszymi partnerami w ramach stałej współpracy oraz udziału w projektach infrastrukturalnych i społecznych. Mamy po raz pierwszy taki instrument, który nazywa się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Tworzą je oprócz naszego miasta miasto gmina Radzyń Chełmiński oraz gminy wiejskie Dragacz, Gruta, Roguźno i gmina Grudziądz. Wspólnie z tymi partnerami będziemy dążyć do realizacji takich projektów jak budowa dworca autobusowego dla przewoźników regionalnych i międzynarodowych przy ulicy Rapackiego, zintegrowanego z siecią tramwajową. Chcemy utworzyć system komunikacji podmiejskiej. Budowa jednolitego systemu ścieżek rowerowych, transportowych na terenie miasta i wyżej wymienionych gmin. Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie niskoemisyjne. Zbudowanie wspólnego szlaku turystycznego po obiektach architektury gotyku ceglanego, jak na przykład ruiny zamków krzyżackich w Grudziądzu, Radzyniu Chełmińskim, Pokrzywnie, Roguźnie oraz cały szereg kościołów. Udrożnienie rzeki Osy i zbudowanie produktu turystycznego, jakim będą na przykład spływy kajaki. Wspólne wydarzenia kulturalne. Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, społeczne czy zdrowotne. Chcemy dalszej, tak dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa, jeżeli chodzi o najważniejsze projekty unijne. To właśnie w Urzędzie Marszałkowskim zapadają najważniejsze dla naszego miasta decyzje. Dlatego będziemy starać się wybierać największy nacisk między innymi na współpracę z województwem, samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, doskonałą współpracę z marszałkiem oraz zarządem województwa, wspólne promowanie naszego miasta na arenie międzynarodowej, wspieranie i współpracę z powstającym Narodowym Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej z radioteleskopem Hevelius w Borach Tucholskich, przyłączenie się do wojewódzkiego projektu EcoFood wspierającego producentów żywności i przetwórców. Chcemy dalszego umacniania kontaktów z województwem pomorskim i warmińsko-mazurskim, czyli nasze naturalne sąsiedztwo. Będziemy je wykorzystywać zarówno do promowania, jak i wspierania rozwoju gospodarczego. Chodzi tu o bliskość portów w Gdańsku i Gdyni, promowanie naszych terenów inwestycyjnych, wykorzystanie bliskości lotniska międzynarodowego w Gdańsku, kontynuację współpracy z samorządami województwa warmińsko-mazurskiego w celach budowy drogi ekspresowej S16. Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe w Grudziądzu, Grudziądz nie zamierza konkurować z renomowanymi ośrodkami uniwersyteckimi, ale poprzez współpracę z zapleczem naukowym może zapewnić mieszkańcom dostęp do najlepszych usług edukacyjnych i podjąć współpracę w zakresie wąsko-specjalistycznych dziedzin technicznych, działania na przykład współpraca z Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uczelniami trójmiejskimi, między innymi z Politechniką Gdańską, z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i współpraca z instytucjami zarządzającymi centralnie. Współpracujemy na przykład z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o instytucje centralne, które funkcjonują w Grudziądzu, to mógłbym tu wymienić cały szereg tych instytucji, z których w dalszym ciągu chcemy współpracować. Wymienię najważniejsze z nich, tylko Wojsko Polskie jest i będzie dla Grudziądza jednym z ważniejszych partnerów. To w Grudziądzu i w grupie stacjonuje Centrum Szkolenia i Logistyki. Dlatego duży nacisk będziemy kładli na współpracę z MON, z Sztabem Generalnym i innymi jednostkami decyzyjnymi. Owocem tej współpracy jest m.in. bardzo szybko przekazany obiekt wojskowy, jaki był do niedawna, czyli
boisko sportowe przy ulicy Słowackiego. Współpraca ze służbą więzienną to również bardzo ważny punkt na mapie naszego miasta. Współpraca z resortem sprzyjać będzie utrzymaniu dotychczasowych placówek, dzięki czemu wielu młodych mieszkańców ma stałe zatrudnienie i zapewnioną ścieżkę rozwoju zawodowego. Jeżeli chodzi o ministerstwa i im jednostki podległe, to przykładowo doskonała współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, czym wspomniane przeze mnie wcześniej Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To też ma duży wpływ na rozwój naszego miasta. Kolejne działanie to transport publicznej drogi. Wykorzystanie dobrej lokalizacji Grudziądza sprzyja naszym planom rozwoju znaczenia miasta w regionie, ale i w Polsce. Będziemy dążyli do realizacji BIT City 2, czyli szybkiego połączenia kolejowego z Toruniem i z Bydgoszczą. Jeden bilet na różne środki transportu to jest integracja systemów biletowych. Budowa węzła multimodalnego dla obsługi komunikacji pasażerskiej na bazie dworców PKP i PKS wraz z budową i modernizacją infrastruktury tramwajowej, wspomniałem o tym wcześniej. Wspieranie realizacji drogi ekspresowej S5, Grudziądz, Bydgoszcz, Gniezno i dalej przez Poznań do Wrocławia. Dalsze lobbowanie na rzecz drogi ekspresowej S16 w dalekich planach i perspektywach jest budowa drogi S16 Grudziądz, Iława, Ostróda, Olsztyn, Ełk. Rozpoczęcie prac studyjnych nad obwodnicą Grudziądza w ciągu drogi krajowej nr 16. Jeżeli chodzi o kolejne działania, kolej. Ekonomia i ekologia wymuszą w kolejnych latach przywrócenie znaczenia tej formy transportu. Wspierać będziemy Urząd Marszałkowski naszego województwa w takich działaniach jak przebudowa kompleksu dworca PKP jako węzła multimodalnego do obsługi sąsiednich gmin i powiatów. Realizację przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia prędkości na linii kolejowej nr 207 na trasie Toruń-Malbork. Budowa kolejowej platformy przeładunkowej Blaskowica Pomorskich. Kolejne działanie Wisła to jeden z naszych głównych atutów, dlatego będziemy kontynuować wsparcie dla działań zmierzających do turystycznego i transportowego wykorzystania rzeki Wisły oraz dróg wodnych E40 i E70. Z partnerami promocję szlaku Króla Jana III Sobieskiego. Będziemy dążyć do utworzenia turystycznego transportu wodnego wewnątrz województwa kujawsko-pomorskiego. Szanowni Państwo, tyle mam informacji do przekazania do Państwa w największym telegraficznym skrócie. Przepraszam za troszkę przydługie wystąpienie. Dziękuję za uwagę i moim marzeniem jest, aby tak jak ten program, który w tej chwili jest realizowany, został zrealizowany w ponad 90%, aby moje marzenie to takie, żeby też został w tylu chociażby procentach zrealizowany. Dziękuję Państwu za uwagę.